8. W górnym lewym rogu w kolorze niebieskim Julian Brosik, czyli Shopify Rebellion Lambo. No i przeciwnikiem Niemca jest oczywiście Polak Mikołaj Lazergonowski. Dla Lazera chyba nawet nie taka zła konfiguracja, bo z tych wszystkich zawodników, na jakich mógł trafić, no alternatywą byłby Showtime czy Hiro Marin. Może Max Pack, Seral, Clem, Reynor. No myślę, że nie trafił tak źle. Może nawet najszczęśliwsza droga możliwa dla Elazera się tutaj przydarzyła. Patrząc na drabinkę w pierwszej rundzie, Time pokonany, potem niestety Seral. No to już mniej szczęśliwe, ale za to potem trafił do dolnej drabinki i tutaj właśnie Christianer, teraz Lambo, potem Reynor w meczu kwalifikacyjnym. No, o ile pokona Lambo, a to na pewno nie jest łatwe wyzwanie. Momencik. Predykcję jeszcze zobaczę na to starcie pomiędzy Elazerem a Lambo. No wiem, że niestety dość dobry wynik ma Niemiec z Polakiem, aż mi się przypominają pewne mecze, nawet na Intel Extreme Masters Katowice, gdzie dosłownie no, o włos wygrywał Lambo czasami z Elazerem, to były takie trochę przypadki. Ale tak się zdarzało. O proszę, ostatnio się spotkali w kwalifikacjach do TSL-a, do 8 edycji. Wygrał wtedy Elazer 2-0. No ale znowu wcześniejsze cztery starcia wygrał Lambo 2-1, 3-1, 2-1, 2-1. Czyli dość blisko zazwyczaj wyglądały ich mecze. Ale może teraz będzie odwrócenie trendu, zobaczymy. Może teraz już to the moon, jak to mawiają. Na Bitcoinie. No i cóż, już niebanalne zagranie Niemca. Szybko zajęta złota baza i wydobywa minerały. 8 dronek przerzuconych, teraz 9 normalnie wybudowana. Dobrze, dobrze. Idźmy dalej. Wiadomo, że to da teraz przewagę Niemcowi ekonomiczną. To tak musi być. Przez chwilę miały laser, bo tutaj jest ten moment, kiedy drony się od pierwszej bazy do tej złotej transferowały. No a teraz już będzie za chwilę na plusie Lambo. Swoją drogą bardzo by mi się też spodobała taka statystyka. Ktoś tam pytał na Twitterze niedawno właśnie, co byśmy chcieli zobaczyć w interfejsie do obserwowania. I tak teraz sobie to przypomniałem, że fajnie byłoby wiedzieć, ile surowców zawodnicy wydobyli od początku gry. No bo wiemy, ile mają w tym momencie. Wiadomo, kto zbiera więcej, jaka jest przewaga w wydobyciu w danym momencie, czy jaka była. Ale nie wiadomo dokładnie, ile kto surowców wydobył. Wiadomo, ile stracił w jednostkach, w budynkach. Znaczy, to też to podliczanie różnie działa. Wiadomo, ile w tym momencie na minutę ktoś zbiera, ale nie wiadomo, ile łącznie wyzbierał od początku gry. A to taka dość prosta statystyka do zrobienia, a nikt nigdy o niej w sumie chyba nie pomyślał. A też myślę, że można by na to czasami rzucić okiem. No dobra, my tu gadu-gadu, a kretowisko się już morfuje. Polak oczywiście będzie próbował Niemca z Partyzanta zaatakować. Tutaj prawdopodobnie chce Nydusa wprowadzić laser. Już mi się podoba ten koncept, chyba że do naturala, ale tutaj już Lambo by miał taką informację. Ale co z tego, że miałby informację, jak nie miałby czym zniszczyć tego wspomnianego Nydusa? No, dalej, dalej. Karakany Elazera. Kara nadejdzie szybko i raczej niespodziewanie. Ukończył się właśnie Nydus. Teraz już można budować kreta. Pięknie, no panie, jakieś to jest fantastyczne miejsce. Ciężko o lepsze. Idealnie, w samo serce technologii Lambo. Zaatakuje za momencik laser. Usłyszy ryk Nydusa Niemiec i co teraz? No nic nie może zrobić, szczerze mówiąc, Lambo. Taktyka prosta i skuteczna. Chociaż może jeszcze z dronami Lambo spróbuje się obronić, ale nawet wyciągnięte drony niewiele chyba zmienią. Ma jeszcze transfuzję Polak, już jedna użyta. Właściwie jeszcze tego jednego roacha podleczy. Dobrze, cały czas wygląda Elazer bardzo pewnie. Tylko 6 roachy ma tutaj Lambo, zaraz wyskoczy kilka jednostek, ale tak samo kilka dodatkowych jednostek zaraz wyskoczy z Nydusa. No perfekcyjnie. Aż pamiętam, jak Elazer kiedyś właśnie na Serrala zastosował bardzo podobną, żeby nie powiedzieć, może nawet tę samą taktykę i też zadziałało. 1-0 dla Elazera. No to jazda. W górnym prawym Niemiec, w dolnym lewym Polak. Polak na czerwono, Niemiec na niebiesko. Prosto przyszła ta pierwsza mapa. Oby tak dalej.
tam, bo zazwyczaj jest takim właśnie kombinatorem i takie bardzo szybkie taktyki piłki puszcza przeciwnikowi, a tu teraz Lazar się ładnie odegrał. Dobrze, dobrze. Jeszcze pewnie dużo takich różnych ciekawych rozwiązań zobaczymy w sytuacji, gdy jeden z graczy ma złoto, drugi nie ma, to jeszcze wiele takich zagrywek pewnie przed nami, gdzie można sprytnie schować zagranie. Dobrze, dobrze. Oczywiście overlordy już tutaj sobie lecą, ale żaden z zawodników nie robi niczego ryzykownego na starcie, a to jest dość nawet powszechne ostatnimi czas na wysokim poziomie. Już Lazar przegrał przez to złoto. I już przeprosiny, dokładnie. Witamy, witamy. No, jakie teorie, jakie analizy na czacie, uwielbiam. Witamy Nosfer, witamy wszystkich. Tak, ładnie, ładnie poszło. No prosta sprawa, no Lambo akurat się nie spodziewał tej taktyki, a idealnie była przygotowana, żeby skontrować złotą bazę Lambo. No, akurat weszło. Co nie znaczy, żeby weszło znowu, ale akurat na tej mapie nie ma złota, więc takich kombinacji tutaj nie zobaczymy. Nieco inna będzie rozgrywka. Liczę, że ta porażka, jaką dzisiaj miał Lazar w meczu z Serralem, trochę go tak rozgrzała, dogrzała w ZVZ. Będzie w stanie jakoś Lambo przechytrzyć. W kolejnej rundzie czeka Raynor, który na pewno lekkim rywalem nie będzie, ale to jednak ZVZ, a w ZVZ się dzieją czasami bardzo dziwne rzeczy, niespodziewane. Jak spoglądam na tę drabinkę, no Clem awansował, Serral awansował. Jeszcze tylko dosłownie brakuje Hero Marina i Raynora, ewentualnie Max Paxa. Chyba, że Showtime zrobi niespodziankę. No ja jeszcze liczę oczywiście na niespodziankę naszego Lazera, ale no musi jeszcze tutaj Lambo skończyć i najlepiej Raynora porobić i mamy doskonały wynik. To samo otwarcie jak na razie. Dokładnie te same rzeczy robią. No są drobne różnice w timingach, czyli tam późniejszy Evolution Chamber u Lazera, ale to nie ma tak dużego znaczenia. Jeszcze można by zerknąć na to, ile posiadają gazu, ale no w zasadzie to różnica to tam 15 czy 20 to żadna różnica. O, no proszę, Lazer ostatecznie zaczyna już Lera. Lambo wybiera ulepszenie do zasięgu, do ataku. No dobra, to już się różnica leciutko klaruje. Oczywiście cały czas jakieś pojedyncze zerglingi mogą biegać na mapie, bo zawodnicy chcą zobaczyć, co robi przeciwnik. O! Okej, okay. No pamiętamy mapę Glittering Ashes na Serrala. Właśnie w podobnym pomyśle wtedy tkwił Lazar. I się skończyło nie najlepiej, ale może Lambo nie zagra tak jak Serral wtedy. Postawi na inne rozwiązania. Żadnych Bane'ów nawet zawodnik, ani jeden, ani drugi nie zrobił do ataku, no bo tutaj jest taki jeden defensywny, ale to raczej jego nawet Lambo nie użyje przez długi, długi czas, chyba że przypadkiem straci. Czy piłem Harnolda? Co to jest Harnold? Witamy, witamy, Longero. Mi się z Hagridem kojarzy, nie wiem czemu. Albo z Haraldem. Z czata. Arnold. Albo z Arnoldem Schwarzeneggerem też. Nie wiem, co to za zaklęcie jeszcze jest. No co chwilę jakiś zergling przebiega. Teraz zwiadowca niemiecki, przed chwilą polski i tak cały czas.
No dobra, laser jak wiemy idzie w kierunku mutalisków, zerglingów, ale też robi szybkość do Roachy. To może być oczywiście zmyłka, jaką chce, żeby dostrzegł Lambo, że niby Roachy, a tak naprawdę my wiemy, że będzie co innego. No ale dobra, jest dobra taka wieść na pewno, że Lambo nie robił tego co Seral. Nie robi Nydusa, nie robi ataku Roachowego, bo miałby dużo mniej dron. Oczywiście, no może jakiś atak Roachowy zrobić, ale on będzie późniejszy i już mutaliski go skontrują, czyli dobrze się układa dla Elazera. Mikołaj odkłada teraz surowce, dlatego ma mniejszy limit, bo no nie wydał jeszcze kasy. No i całkiem zacne anulowanie bazy przeciwnika. 8 mutalisków już w drodze. Dobrze, dobrze. No na razie naprawdę sensownie wygląda gra Elazera. Niestety Lambo dowiedział się o Spire. Tutaj jest ten minus, ale... No i tak Lambo nie może nic z tym zrobić póki co. Może jedynie inwestować w obronę, w ekonomię. Nawet kolejnej bazy nie może postawić. Ale już gra Infestation Pit. Tu się jeszcze dwa mutaliski Overseerem zajmą, żeby się on zanadto nie kręcił. Podoba mi się tak zostawienie jednego mutaliska. Aha, no nieważne, jednak nie dogoni tego Overlorda. Już go tam zostawił. No dobra, Elazer. Jaki jest dalszy plan? Czy klasycznie Mutalink Bane, masowanie? No chyba tak, zobaczcie, że 84 drony już wyprodukowały laser. Bardzo dobra liczba. I też, że w ogóle Lambo na to wszystko pozwolił. No nie miał też w sumie tak dużego wyjścia. On musi grać trochę bezpiecznie, bo jest już 0-1. Także aktywnie, agresywnie i przede wszystkim zachłannie gra laser. I to go powinno wyprowadzić do bardzo dobrej pozycji. Już ma 91 dron, no to już chyba więcej nie trzeba na razie. Już wystarczy, już teraz tylko Lingi, Bane'y i Wjazdy. Oczywiście jeszcze trzeba poczekać na ulepszenie do Bane'ów, do prędkości. Ono zaraz się ukończy. O, tutaj. Celem drony, celem haczerka, może hydraliski nawet, ale stoją na drodze karakany. One są akurat bardzo pancerne i wytrzymałe w starciu z Bane'ami, więc no trochę dziwnie się teraz Elazer zachował. Chociaż ciekawe. Na kilka roachy się, że tak rzucić. No nic, nie poszło najlepiej. Patrzmy jednak dalej. Tutaj są też inwestory, one są świetne do zatrzymywania Bane'ów, jeżeli jest jakieś wsparcie. O! Próba złapania mutalisków, ale zobaczcie, jak to się wszystko świetnie zgrało. Elazer zarządził uwagą Niemca i teraz mamy świetne wejście na drony. No panie! No tak, to te mutaliski to on może łapać codziennie. I jeszcze tutaj mu wchodzi Elazer. Dobrze. Dobrze. Tutaj już nie wiem, co się dzieje, ale chyba też dobrze... O, może niedobrze dla Elazera, ale akceptowalna i tak wymiana. No i wchodzimy na hydraliski, ale czy to był błąd, czy to nie był błąd? Jeszcze jednego Fangala nie posiada Lambo, także ucieczka jest jak najbardziej możliwa. Defensywa Elazera stabilna. Jeszcze kilka zerglingów tutaj wysłał Polak. No nie no, cudownie, cudownie. W zasadzie Lambo po stracie tych, no już ilu, 35 dron jest zmuszony do desperackiego kontrataku. Będzie mieć jeszcze 3 Fangale. Oj, nie. Spokojnie, spokojnie z tymi Bane'ami. Rozdzielmy, przygotujmy tę defensywę jak trzeba. Po co te straty i ryzyko niepotrzebne? Niezły Fangal Niemca. Dużo jednostek przechwyconych. No byleby jakoś się tutaj nie wywrócił Elazer nagle. Najważniejsze, żeby rozwalić hydraliski. Wtedy mutaliski z powietrza wszystko zniszczą. I jest, nie ma już Fangala. Trochę Bane'ów się dostanie do hydralisków, dobre obicie, ale potrzebuje więcej laser. Jest kolejna fala Bane'ów, doskonale, doskonale. No to jest praktycznie już koniec dla Lambo, chociaż 4 hydry trochę uwierają. No śmiało, śmiało, zerglingi mogą przecież pomóc mutaliskom, nie trzeba koniecznie Bane'ów. Udało się, dobra, laser, ładnie. Kolejne zwycięstwo z Lambo, kolejne 2-0.
Jeszcze jakiś kontratak oczywiście wykonał laser na gospodarkę przeciwnika. Jeszcze bardziej zredukowana gospodarka Lambo. No teraz już różnica wynosi ponad 3000. Różnica, a nie ogólne wydobycie na minutę. Więc doskonale. No królowie spóźnione wybitnie na walkę, ale nie miał jak przecież Lambo szybciej przyjść. GG! I brawo dla Lazera. Świetnie wyszło. Mam wrażenie, że to było... Albo to było 200 IQ, albo jednak trochę przypadek, że w momencie, gdy podleciał mu taliskami, Niemiec rzucił Fangala, pewnie się oblizał aż Lambo, ale... A tu jeszcze akurat Bane mu wchodzą do naturala i do pierwszej. No idealna rzecz, naprawdę, bo się Lambo skupia na jednej akcji, a drugiej już zupełnie nie może ogarnąć. No dobra, to ekstra. Za moment mecz Elazer kontra Reynor i to będzie mecz oczywiście o awans. Ładna, ładna sprawa. No i do trzech wygranych. Pamiętajmy, że teraz będzie spotkanie. Jaki szybki mecz w ogóle. Niecałe 17 minut na nagraniu. Lazer ma napisane na Battle.net number one ZvZ player. Podoba mi się.